Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym materiale z serii Resident Evil 4 w wersji Remake. Wyobraźcie sobie, że już 20 odcinek. No i w dzisiejszym materiale musimy się wydostać z przerażających kanałów. Ostatnio byliśmy w jaskiniach tak zwanych Depths, czyli głębinę. No i teraz musimy się jakkolwiek wydostać. Może za pomocą kuszy. W sumie bardzo rzadko to wykonuję. Tędy? Zażądał Isidro Uriarte Telavera, data instalacji 2 listopada 2002. Instalacja pryszniców cieczy nitrogenu i to zostało ukończone w ostatnim miesiącu. Uwaga, niebezpieczeństwo, nitrogen jest naprawdę przerażająco niebezpieczny. Może to powodować ślepotę, a nawet śmierć. Trzeba uważać. Dobra, czyli będą jakieś prysznice mało przyjemne, zobaczymy. Na razie w sumie nic nie widać, ale... No, trzeba mieć się na baczności. Tędy? Dobra, ale głupia pułapka. Naprawdę. A, dobra, czyli krany na czerwono. Są zaznaczone, trzeba będzie na nie uważać. A, jest gotowy chyba kolejny ładunek. Nie, może na jakiegoś wroga się to jeszcze przyda, kto wie. W każdym razie trochę oberwałem. Dobra, przejdziemy dalej. Więcej informacji. Maj, 9 lat od mojego wstania. Po tym jak zostanie przesunięty kurek, czarna maść powinna wejść w moje żyły i powinna krążyć przez całe moje ciało. Spodziewam się, że to będzie najbardziej bolesne doświadczenie w moim życiu. Czekam na próbę z wielką niecierpliwością. To honor cierpieć przez świętą pracę zmartwychwstania. Następnym razem jak wstanę, z pewnością będę sługą mistrza Ramona. Ja, Isidro Uriarte Telavera, przysięgam. Przekroczę limity bycia człowiekiem i stanę się prawdziwym sługą Boga. Ja znajdę heretyków i będę im służył jako egzekutor, ich werdugo. Telavera już kilka razy był właśnie w notatkach. Może to będzie jakaś walka z bossem, kto wie. Właśnie chciał służyć Lordowi, z którym już w sumie wcześniej rozmawialiśmy, jeżeli mnie pamięć nie myli. Właśnie ten mniejszy koleś Lord, który był teasowany kilkukrotnie. Tędy z kolei, może to właśnie o ten. Właśnie czarna maść przez jego żyły przepływała. Nie jestem pewien. Może on się właśnie poświęcił. Tędy. Dobra, mamy informację, to za chwilę. Patrzę, jeszcze jakieś dodatkowe materiały, nic nie ma. Przejdę dalej. Żeby zaoszczędzić elektryczność, moc została wyłączona dla innego wyposażenia, takie jak na przykład winda. Można to jednak odzyskać poprzez włączenie wyłącznika obwodu, który się znajduje na tyłach laboratoriów. Dobra, czyli musimy jednak... mamy jakąś misję poboczną, no tak, tędy przejść. A pytanie, czy to będzie takie proste. Droga w sumie nie jest aż taka długa, ale spodziewałbym się jakichś mało przyjemnych przeciwwskazań. O kurde, z czym ja mam do czynienia? Dobra, może warto wyjąć shotgun. Nie wiem, chyba muszę się pośpieszyć, tak czuję. No idziemy w dobrym kierunku. Tam nie przejdę?
Kurde, pozamykane, naprawdę, niedobrze. Dobra, ale to otworzyć z drugiej strony może, ciężka sprawa. W sumie nie mam pojęcia nawet, co mnie goni. O kurde, dobra. Aha. Mamy mutanta mało przyjemnego, już go mniej więcej widzę. No dobra, jesteśmy blisko rozwiązania. O kurde, dobra. Uniki. Może jeszcze jakieś kraftowanie sobie wykorzystam, zobaczmy jak to się prezentuje. Coś tu niby mamy. Kraftowanie z tym. A na samym początku wykorzystam chyba rybę. Dobra. Nawet nie wiem, czy ja mogę z kolesiem wygrać, szczerze mówiąc. Wygląda dosyć mało przyjemnie. Nie jestem pewien. Od razu mamy bardzo mało zdrowia. Czy jednak muszę z nim wygrać? Nie ma innej opcji. Jak to wygląda? Jakiś granat może wyższy, większy nawet. Mamy całkiem sporo granatów, zobaczymy. Trzymaj. Kurde, nie z tego. Teraz mamy granaty. Już mu starczy? Może kurkiem muszę spróbować. Ale coś czuję, że będzie runda druga. No, czyli czekamy na windę. What's your move? No dałoby radę jeszcze skręcić na jakieś inne tereny. No, zobaczymy sobie. Kurde, koleś. Ja tu zbieram amunicję. Present for you. Jeszcze mało, naprawdę. Kurde, ale mutant. Trzymaj kolejny grat. Ledwo co żyje w zasadzie. Trochę ryzykowne podejście z mojej strony, ale spróbujemy. Muszę mieć wszystkie materiały. Co powiesz na zimno? Nitrogen. Nie ma więcej? Dobrze.
Jeszcze raz muszę z zimna chyba zaatakować. Zaraz zobaczymy. O, dobra, come on. Kurde, zablokowało się. Muszę jeszcze trzecie odnaleźć. A gdzie jest trzecie? Nawet nie pamiętam. Jest jeszcze jakieś inne? Nie, szukam jeszcze ostatniego. Muszę jednak grać na czas, o tędy. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy ja nie marnuję amunicji. Myślałem, że ja kolesia jakkolwiek załatwię, ale wszystko wykorzystałem dosłownie i tak jest za mało. Właśnie nie grałem w oryginał, więc nie wiem dokładnie, czego się spodziewać. Zazwyczaj wolę właśnie wszystkich załatwić. Jeszcze raz postaram się z zimna zaatakować otędy. No ale zepsute jest wszystko, nie ma opcji. Nie, chyba muszę po prostu uciekać. Zobaczymy. Nie, nie ma opcji. O, mamy windę, okej, dobra. No, zapraszam do windy. Jeszcze przyjdziesz do mnie? Nie, nie chcę ze mną pojechać. Nie wiem, piszcie w komentarzach, czy była opcja, żeby załatwić kolesia, bo nie mam pojęcia, no bo wszystko zrobiłem, co mogłem. Of our blood. My faithful disciple will show her the path. Go now. Deliver to these vagrant children their salvation. As you wish. I'll make it cheap for you. Dobra, czyli sprawa załatwiona. Zobaczmy jak rezultaty, ile razy zginęłem. W sumie zero, nie ma tragedii. 70% accuracy, ale słabo. Zaraz, na czym to polega? Mieliśmy latających wrogów, ale... Czy one sprawowały takie kłopoty? Raczej nie. Może z tym bossem ostatnim. Dobra, w każdym razie ciśniemy dalej. Mamy lekarstwo. Ale nie mamy pacjentki. Feeling better? Yeah. Seems like it worked. Bad news. All we've done is buy you some time. The suppressant's effects will wear off all too soon. You ready to go? Don't worry about me. Ashley is the priority. In that case, we know what we have to do. Then come, Sancho Panza! Let us rescue the Princess Dulcinea! You're gonna hurt yourself. Hey, that was my lance. Okay, we hurry, I get it. Why help me, though? What's in it for you? No need to be suspicious. I said I'd help you, didn't I? Jakoś nie do końca mu ufam. On jeszcze z Adą jakkolwiek zadziera. I have something I think you like. Dobra, co jeszcze mamy? Informacje.
11 października. Dzisiaj był najgorszy dzień mojego życia. To są piąte urodziny mojej córki, ale jestem tutaj na jakiejś łodzi. Idę na zadupie. Jeżeli nie pieniądze, to nikt nie chciałby pracować w takim miejscu. 19 październik. Ci z zamku zawsze nam przypominają, żeby uważać w trakcie wykopów. Ale niektórzy z pracujących nawet się przewracali po wdychaniu kurzu. Jest w tym miejscu coś, o czym nam nie mówią. Jest zbyt wiele sekretów. Też zacząłem kasłać. Chyba powinienem pójść spać. 26 październik. Coś mnie naprawdę bardzo martwi. Dzisiaj wymytowałem krwią 3 razy. Jestem tak słaby, że ledwo co mogę się ruszać. Nigdy nie powinienem tutaj przybywać. Przybyłem po pieniądze, a tak naprawdę to ja płacę swoją cenę. Jestem okropnym ojcem. Tak cię przepraszam, kochanie. Zasługujesz na lepiej. Od rana moja głowa nie pracuje. Dlaczego? Coraz więcej wymiotuję. Widzę jakieś insekty i słyszę głos. Data niewiadoma. Dobry dzień do pracy. Kopanie przynosi mi dużo radochy. Jestem pełen szczęścia. I wszystko dla ciebie. Wszystko dla ciebie, Lordzie Sadler. To jakieś pranie mózgu. Patrzcie tylko na to. Tajemnicza sprawa. Why not treat yourself, mate? Welcome. I've got something new for you, mate. Kurde, na razie chyba się nie będę sprzedawał w żaden sposób. Nawet nie mam co. No mam 800 golda, kurde, więcej raczej nie wykonamy. Niestety, to wszystko kosztuje jakieś 6000. Chyba, że tradowanie? No tradowanie też się mało co przyda. Złote tokeny. Może gunpowder, albo kielich. Dobra, zobaczmy kielich w sumie. Elegancka maska. No to jest wszystko na sprzedaż akurat, może warto. No jednak trochę mi jeszcze brakuje. Żeby posprzedawać za odpowiednią cenę. Co jeszcze mogę zrobić więcej? Jakieś kraftowanie może jeszcze. W sumie wykupiłem sobie sporo amunicji. Kraftowanie... do czego? Do tej broni jeszcze może do shotguna. Przy okazji akurat też nie mam. Aby się całkiem przydało. Dobra. No to już jest coś. Już jakieś leczenie byłoby całkiem wartościowe, ale mi nie stać, trudno. Dobra, czyli zrobiliśmy jakieś fajne postępy, ale postarajmy się jeszcze wydostać. Gdzie my teraz w sumie przejdziemy? To już będzie powierzchnia, jeżeli wyjdziemy tak? Chyba jeszcze nie tak łatwo. Jesteśmy jednak w głębokich kopalniach. I just want to feel good about myself. Make amends. Or something like that. To nie może być takie proste. Jakoś mi nie ufam. Tędy? Może jakiś dynamit trzeba włożyć, nie wiem. Hey! Since when was this a dead end? This used to lead to the exit. Mamy jakieś dynamity, nie dałoby rady nic włożyć? Zaraz. Coś tu jest, jakieś dziury. Nie, musimy z innej strony chyba przejść tędy. I kolejna informacja. Dynamit został przeniesiony do M4, do jakiegoś pokoju. Kiedy używa się materiałów wybuchowych, występują często zapadliska. Musimy być z daleka od promienia wybuchu. Jeżeli będzie jakaś katastrofa, to musimy po sobie posprzątać.
i trzeba uważać, żeby była wystarczająca ilość personelu na miejscu. Dobra, dwie osoby wystarczą, jesteśmy komandosami. Znamy się na rzeczy. Dobra, co my mamy? M4. Akurat jestem na miejscu. A przed chwilą słyszałem wrogów. Chcę mordować. Moje ulubione podejście. O! Akurat mamy wszystkich z jednej strony. Ten z kolei, co on dalej jeszcze żyje? Nie, chyba się spali. Nawet nie wiem, gdzie ten nasz jeszcze strzela. Niech, a nie chcę przychodzić, chcę z daleka postrzelać na razie. Mamy kolejnego. Chwila, moment. Ciężko dostrzelić do nich. Gdzie on ma głowę, ale się chowa, niedobrze. Ja muszę przeskoczyć. Jeszcze się pala niedobrze, kurde. I on ma zdrowia. Kurde, ale rozruba. Aż ciężko się połapać. Mam jeszcze duży granat, to będzie super efektywne. Equip, zobaczymy. No, sam się zaatakowałem, najlepiej. Myślę, że to dalej poleci, a koleś akurat nogę podstawił, niedobrze. Kraftowanie z tym. I teraz wykorzystamy. Dobra, jakoś tam jeszcze żyjemy. Egzamin, kurde, nie mogę jeszcze bomb stworzyć za pomocą kuszy, niedobrze. Mamy w sumie dużo ammo do shotguna, tak zobaczę. To nie, z jakiej łopaty korzysta? Pierwszy raz widzę takich rozmiarów. Co się stało? Nasz sobie sobą radzi? Jak rozruba! Dawno już tylu wrogów nie widziałem jednocześnie. To jeszcze granaty. Zaraz jej wybuchnie w ręku. Come on. Nie ma opcji? No chyba po robocie, ale kurde, ale walka. Tyle jeszcze życia straciłem, ale całe szczęście mamy więcej jeszcze mikstur na arenie, więc fajna sprawa. Trzeba wszystko teraz szczegółowo przeczesać.
i znaleźć dynamit. Dobra, co my tutaj mamy? Kraftowanie. Dobra, wykraftuję, ale nie wiem, czy się już tak szybko leczyć? To miałbym w sumie full zdrowia. No tak, a warto, okej. Dobra. No i szukamy wszelkich materiałów, jakie pozostały na arenie. Trzeba będzie od góry wskoczyć. Mam jakąś wajchę, ale co ona wykonuje? Kolejni wrogowie? Właśnie słyszę coś. Skąd oni się wzięli tak szybko? Kurde, tamten zmutuje niedobrze. Nie zdążyłem go dobić. Kurde, jeszcze bohater mnie blokuje najgorzej. Zobaczmy jeszcze piętro niżej. No i oczywiście skrót się przyda, pewnie. No i tak, dalej szukamy amunicji, znaczy tych dynamitów. Gdzie to może być? Pewnie tędy, zaraz zobaczymy. A nie, to dynamit jest w nieco inną stronę. Za pomocą platformy. A, dobra, czyli wajchą chyba przesunąłem most. Tak to wygląda. Trzeba kopnąć, tak jest. To jak się szybko transmutował. Nawet nie widziałem animacji, dobra. Ja nie mogę, naprawdę. O nie, jak się strzela na padzie. Zaraz, zaraz. Dobra, wchodząc do tej lokacji nie spodziewałem się, że będzie 50 mutantów, prawdę mówiąc. No i wygląda na to, że było aż tak wielu górników. Jeszcze jakieś klepsydry, wspaniałe na sprzedaż i to było na tyle. Musimy się wydostać. Dobra, czyli tylko w tym miejscu mogę to wsadzić, chociaż są jeszcze jakieś inne. Na czerwono, na biało zaznaczone, ale wydaje mi się, że to nie jest żadna łamigłówka. Zmywamy się stąd chyba, nie?